Dzień dobry, witam w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i jak co drugi wtorek zapraszam do pochylenia się nad wartościową książką poetycką. Bohaterka dzisiejszego spotkania to Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, czyli Gala. Debiutowała ponad pół wieku temu, w roku 1972, na łamach miesięcznika Odra. Tymoteusz Karpowicz o tych pierwszych opublikowanych w prasie 11 wierszach wyraził się tak: krzywe to, ale własne. W latach 1995-2010 wiersze Jakubowskiej-Fijałkowskiej ukazywały się na łamach najważniejszych czasopism literackich, a Radio Katowice wyemitowało 5 słuchowisk na podstawie jej utworów. Wydała 9 książek poetyckich i wybory wierszy w Polsce i w Czechach. Debiut książkowy to tom Dożywocie z roku 1994. Następne były Pan Bóg wyjechał na Florydę, Pochylenie, Czuły nóż, Ostateczny smak truskawek, Performance, Ze mnie robaka i z robaka wiersze, Paraliż przysenny oraz w roku 2020 najnowszy i ostatni dotąd zbiór Rośliny mięsożerne. Wiersze Gali przełożono dotąd na języki angielski, czeski, niemiecki, rosyjski i słowacki. W 2017 roku została finalistką Nagrody Literackiej Nike za Paraliż przysenny. Za Rośliny mięsożerne w 2021 roku została laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej oraz otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Miasta Warszawy. Mieszka, pracuje i tworzy w Mikołowie. Gala nazywana jest wojaczkiem spódnicy. W Instytucie Mikołowskim mówią o niej matka poetów mikołowskich. Natomiast w Czechach ochrzczono ją Bukowskim spódnicy, mimo że, jak mówi, zawsze chodzi w spodniach. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przybliżyć książkę, o której ponad dekadę temu pisałam recenzję do dwumiesięcznika Topos. Zlinkuję Wam w opisie ten artykuł. Książkę z 2011 roku pod tytułem Performance. Takie powroty albo utwierdzają w dawnych opiniach, albo są impulsem do ich rewizji, zmiany na lepsze bądź gorsze. Jak będzie tym razem? Pierwsze, co rzuca się w oczy, zwłaszcza tym, którzy znali wiersze Gali z poprzednich jej 5 książek, jest odejście w tej książce od takich znamiennych dla wcześniejszych wierszy powściągliwości, lapidarności, takiej skrótowości, kondensacji, oszczędności środków na rzecz takiej szerokiej, bardzo ekspresyjnej, bardzo dynamicznej, żywiołowej frazy, potoczystej, ale również, i to akurat się nie zmienia, potocznej. Tylko tyle i aż tyle zmian formalnych, tych na pierwszy rzut oka. Natomiast w samej metodzie obrazowania, w symbolice, w dramaturgii, czy rekwizytach, w treści, czy wreszcie w języku rozpoznajemy Galę z jej absolutnie osobną poetyką, szorstką, ostrą, celną, oczywiście mocno ironiczną, skupioną na detalu, na codzienności, na autentycznym bólu. Niezmienne jest to, co Gala przyznała dawno temu w jednym z wywiadów. Wiersz daje uwolnienie od neurotycznego przeżywania świata i życia, a jednocześnie zatrzymuje to przeżycie. I to może tyle na początek odnośnie do umiejscowienia tego tomu na tle pozostałych, głównie tych 5 wcześniejszych książek. Performance. Przypominam, że performance to nic innego jak widowisko tworzone na żywo, często przy udziale widzów, niekontrolowalne na swój sposób, spontaniczne, oparte często na eksperymencie, w którym słowo twórcy nie jest ostateczne, nie jest zamknięte, jest komunikatem, który rodzi się dopiero w interakcji z odbiorcami. Artysta zagospodarowuje na swój sposób przestrzeń, która ustala się w trakcie i w kontakcie. Innymi słowy, można powiedzieć, że w performansie dzieło dzieje się.
I tu się rodzi pytanie, czy to, co udaje się realizować na scenie, na deskach teatru, jest możliwe również w poezji, jakby nie mówić w zamkniętym i gotowym tomie poetyckim. Najdoskonalszym, jakby nie patrzeć o ironię, przykładem performansu mogłaby być śmierć, a właściwie umieranie. I to od umierania właśnie zaczyna się ta książka. Termin. Po ciężkiej chorobie trzeba było nie palić, nie pić, nie jeść, najwyżej kiełki rzodkiewek, fasoli albo kukurydzy. Mogłeś już przedtem ziemię. Przyszło na koniec i pozwoliłeś im na rzymski płaszcz i szal. Nawet było ci w tym palium i białej morfinie dobrze. Ona myślała, że tam umrzesz. Trwałeś przy niej, żeby nie odeszła w lęku. Odłoża waszego małżeńskiego, twojego śmiertelnego. Już nie miała siły ciebie, siebie umyć, rozczesać skręconych, gęstych włosów, zrozpaczona żona. Chcesz umierać do siebie. Pokrzyżowałeś plany, trzeba cię było wozić tam, do ciebie i z powrotem i nikt nie wiedział kiedy. Czy śmierć jest dobra na początek, początek opowieści? Z perspektywy wielu religii śmierć absolutnie niczego nie kończy. Jest etapem, jednym z wielu, a koło, jak wiadomo, można zacząć wykreślać w dowolnym jego punkcie. Sam tytuł tego wiersza, termin, odnosi się wprost do stanu terminalnego, ale także do terminowania, czyli uczenia się, nabywania wprawy, nabierania umiejętności, jakby to umieranie miało być właśnie jakimś ćwiczeniem. Termin to także określony moment, czas na wykonanie czegoś, deadline. Jeżeli więc śmierć wpisana w scenariuszu przychodzi w jakimś ustalonym z góry terminie, momencie, no to ten nasz życiowy performance, nawet jeżeli jest możliwy, wydaje się lekko pozorny. No to jeszcze pytanie, kto ten spektakl właściwie przeżywa? Czy naprawdę odchodzi ten, kto umiera, czy odwrotnie? Sporo przy tej lekturze rodzi się pytań i to pytań takich naprawdę ważnych, sporego kalibru. Natomiast centralną frazą tego wiersza, mnie przynajmniej tak się wydaje, jest zdanie: chcesz umierać do siebie. Jest to taka no, w pewnym sensie transgresja bardzo utartego zwrotu wracać do siebie. Jeżeli więc ten rozpad fizyczny nic nie kończy i w takim ujęciu śmierć może być powrotem, no to może być też początkiem. Choćby początkiem książki. Książki wypełnionej po brzegi wszelkimi możliwymi emocjami, które się na siebie nakładają, wzmacniają. Książki performance, z której teraz kilka wierszy wybranych i nagranych dla nas specjalnie przez autorkę usłyszymy. Melatonina. Strefy czasowe dalej od wschodu, bliżej do zachodu. W stronę odwrotną południa i północy. Na środek, do wnętrza pokoju na piętrze. Na mokrym dywanie po mopie dotyk stopy. Już jestem w Arabii przez mokry dywan. Za chwilę znowu tu, nie na kapli. Sennie idziemy do łazienki. W miasteczku musi być jakiś równoleżnik. Wychodzę z wody. Ja, nie Wenus. Piana morska płynie na posadzkę przez twoje i moje nogi. Śpię krótko w twoim ręczniku kąpielowym. Minęłam fazę REM. Znikam senna. Pora obiadu. Senna po obiedzie. Nie mam czym oddychać. We śnie, który się nie śni, dławi mnie łonowy włos. Czuwanie przy tobie to sen żyrafy. Schodzę do wodopoju i nie mogę wstać. Od tyłu atakują mnie gepardy. Paznokcie wyrywa mi w tym bezśnie, gdy już widzę ogień. Oficer KGB. Moja droga pani G. Przygotowałam brzytwę. Będę golić łydki. Z góry błonowy, to teraz trendy i trendy wosk, choć boli. Brzytwa została po nim. Pamiętam gładki kamień,
gwóźdź wbity w ścianę, skórzany pasek. Polewał wodą, polerował brzytwę. Zarost miał prawie wcale. Bardzo chciał być mężczyzną, więc ściągał pasek. Zapachnący groszek w ogródku. Za ciało Jezusa, którego nie chciałam brać na język. Za kapitał Marksa. Za pierwsze papierosy, za wino, za błonę dziewiczą, za pociąg donikąd, za kamyk w ręku zielony, za kawę zbożową, za partię, za rozlane kozie mleko, za matkę, jaka matka taka córka, za wszystkie córki trzy, za syna, bo on ciągle, ja chciałam, ja nie miałam, ja nie dostałam. Dawca. Miasto potrzebuje mojej krwi. Między Mariacką a Bankową stoją oznakowane ambulanse. Mgła spada na mury wojewódzkie, rozbite berlińskie, to prawie obok. Na Kubę rozpruwacza londyńska spada, a on stąd, nasz wampir śląski z młotkiem. Na mnie niż ze Skandynawii. Jezu, jaki kicz. Renifery i niebieskie polodowcowe jeziora. Landschaft. Słaniam się resztkami krwi. Bierzcie ciało i krew moją. Podzielcie się. Pijcie dyskie, stawiajcie w parku chorzowskim ławki. Gdy już będę miała białe żyły i blade łydki, rzućcie się jak psy na mnie. Ostatnia krew jest jeszcze na palcach, na białej kartce. I zapach sierści to zwierzę dzikie. Ty, ostatnia moja miłość w czerwonych rajstopach. Przepowiednia. Nigdy po mnie nie przyjedziesz. Chodzę spać, gdy kury jeszcze grzebią w ziemi i różowe baranki na niebie, jak Rubens, żywe mięso cherubinków. A morków ze strzałą w twoje serce. Sama bawię się jak De Niro w Łowcy Jeleni i strzelam, strzelam. I zapala się lampa uliczna przed moim oknem. Ty, po piątym piwie, na dalszej prowincji niż moja, już nie spuszczasz wody w toalecie. Drzewa owocowe zjadają robaki od korzeni, za chlewikiem dyszą króliki. Te z historii, której nie znasz, gdy królika kat podobny do ciebie albo do tamtej kobiety trzymał przed śmiercią za uszy. Nigdy nie przyjedziesz po mnie, nie prowadzisz po piwie i po śmierci królików, ani przed dojrzewaniem czereśni. Brutalnie, mocno, dosadnie, zbyt demaskująco, może za mało salonowo. Jeżeli ktoś się jeszcze uchował z takim wdrukowanym pojęciem o tak zwanej kobiecej poezji, to ma dzisiaj niebywałą okazję zrozumieć, że to jest tylko fałszywy stereotyp. A o doświadczeniu świata, kobiecości, o strachu i buncie przeciw przemijaniu można mówić również tak, wprost, brutalnie, z ironią, z dystansem, ostro. W rozmowie dla Dziennika Zachodniego kilka lat temu, kilka lat już po wydaniu tej książki, Gala mówiła tak. Brutalny język jest pokłosiem mojej świadomości przemijania, która z wiekiem stała się zarzewiem buntu, niezgody na to, co po śmierci stanie się z moim psem, konserwami w lodówce, a przede wszystkim rodziną, czyli dziećmi, wnukami. A z drugiej strony wciąż nie wiem, czy chciałabym żyć wiecznie. Czasem czuję, że jestem już tym wszystkim po prostu zmęczona. W poprzednich tomach bohaterka Gali, można powiedzieć z chirurgiczną precyzją, rozcinała swój cień, jak to wybrzmiało w jednym z wierszy. Boleśnie, ale z empatią dekonstruowała otaczający świat i swoją w nim pozycję. Natomiast w wierszach tworzących tom performance postawiła na takie szerokie, bardzo sugestywne obrazy, na spiętrzające się słowa i znaczenia, tak jakby dała sobie wreszcie prawo wykrzyczeć pewne emocje, czym dochodzi czasem niemal do granicy
przyjmującego nas szaleństwa. Jakby wpuściła do swojej poezji wreszcie to wszystko, co w niej zbuntowane, niepokorne i co poskramiała i czułym nożem, jak mówi tytuł jednego z poprzednich tomów, odcinała przez te kolejne lata. Tak ja czytałam tę książkę 10 lat temu i tak samo czytam ją dzisiaj. Co jeszcze pociąga mnie bardzo w tych wierszach? Bardzo swobodna gra motywami kultury. Czego tutaj nie ma? Cytaty, kryptocytaty, nawiązania, różne odniesienia. Mamy i filmy Almodowara, i filmy Polańskiego, i baśnie Porazińskiej, i tomik Fiodorczuk, i torbę od Diora, i frazy ze Stachury, i samoloty wbijające się w dwie wieże, i damę kameliową, i szalonego Wincenta, i listę Wilcztajna, i wiele, wiele innych motywów. Bo jak nie Chopin wchodzi do pokoju w nokturnie na koturnie, jak to jest w wierszu Szok, to bawię się jak De Niro w Łowcy Jeleni, strzelam i zapala się lampa uliczna w przepowiedni. Tutaj w jednym wierszu są w stanie spotkać się Jan Paweł II, Onet, Kredyt Bank i biała kiełbasa, surowa szynka Baleron. To akurat w tekście pod tytułem Stacje. Ta poezja jest bardzo gęsto zapełniona takimi właśnie rozpoznawalnymi motywami, toposami, bohaterami, ale również codziennymi przedmiotami. Mamy skarpetki, t-shirty, ściana, kwiaty, nikotyna, tapeta, koc, prześcieradło, podłoga w jednym z wierszy, a do tego też brutalną fizjologią, chorobą, starzeniem się i wreszcie śmiercią. Wszystko to oczywiście, jak to u Gali, doprawione bardzo umiejętnie ironią, bezpośredniością, a nawet bezpardonowością, no i nieodłączną dla Gali empatią wobec opisywanego świata. A ten performance to taki poetycki kalejdoskop z dynamicznie zmieniającymi się układami szkiełek i lusterek. Karol Maliszewski na okładce jednej z książek napisał, że tę mozaikę Gala układa z pokrwawionych szkiełek, pordzewiałych igieł i kawałków rozlatujących się pampersów. Pocieszenia i pochwały świata raczej więc w tej poezji nie znajdziemy. Pozostając przy tej metaforze kalejdoskopu, powiedziałabym, że niebywałe jest tempo tych wierszy, a przez to również ich siła rażenia. Do tego dochodzi ta szeroka fraza i brak interpunkcji, a to wszystko jeszcze pomnaża możliwości odczytań tych wierszy, podnosi temperaturę, wzmaga wrażenie takiej nerwowości, egzystencjalnego niepokoju. Posłuchajcie, jak na skrzydełku okładki właśnie o tym mówi Wioleta Grzegorzewska. Rozbudowuje ascetyczne wersy w wibrujące jazzowe frazy i wciąż bez przebierania w słowach przedstawia rzeczywistość bez obłaskawień i lirycznego balastu. Po lekturze tych 39 wierszy, jak po wysokiej gorączce, dokonała się we mnie przemiana i zarażona na chwilę jaskrawością widzenia, z trudnością wyszłam na ulicę spokojnego angielskiego miasteczka. Motywy miłości, umierania, szaleństwa, choroby, zmagania się z egzystencją poetka ukazuje przejmująco i z ekspresją, z całym dobrodziejstwem języka potocznego. Performance to najbardziej intensywna i odważna książka poetycka napisana przez kobietę w ostatniej dekadzie. Polecam wam, czytajcie Performance, czytajcie też inne książki Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. A coś jeszcze. Dotarłam do wywiadu, którego Gala udzieliła Jakubowi Winiarskiemu. Było to w 2010 roku, dawno. Ale padło w tej rozmowie bardzo wiele istotnych zdań i pozwólcie, że zacytuję wam pewien wyimek, który, powiedziałabym, dobrze tłumaczy, dlaczego to my musimy dotrzeć do poezji Gali, a nie czekać w strefie komfortu, aż ona do nas zapuka. Zawsze miałam problemy z przynależnością, z byciem w grupie, w stadzie. Albo mnie nie chciano, a jak chciano, to bałam się wejść w środek, krążyłam wokoło. Bycie na zewnątrz czasem stało się wyborem. Dobrze było mi po kątach, na krawędziach, na wielkich, zielonych łąkach. Nigdy nie miałam żadnej pokoleniowej tożsamości.
nie była i nie jest mi do niczego potrzebna. Ja naprawdę nie wiem, kim jestem w literaturze obecnie, ani kim byłam przedtem, ani kim będę, gdy mnie nie będzie. Mam dla Was jeszcze bardzo osobisty głos, głos poetki, która od lat jest wierną fanką poezji Gali. Od pewnego czasu dba o to, żeby o jej twórczości było głośno. Cześć, z tej strony Wiolka Pawlak. Niedawno miałam niesamowite szczęście, ponieważ moja idolka odezwała się do mnie. Mówimy oczywiście o Gali, o Genowefie Jakubowskiej-Fiałkowskiej. I jest niesamowita. Jest niesamowitą kobietą. Kompletnie nie spodziewałam się, że będę z nią rozmawiać jak ze znajomą, jak z dobrą znajomą. A słuchajcie, jak ona pięknie kurwuje, po prostu magia. Ale wracając, odezwała się do mnie i przesłała mi wszystkie swoje tomiki. Wszyściutkie. I nawet Odrę. Odrę z 72, gdzie miała swój debiut. 15 wierszy. Słuchajcie, Gala dalej pisze. Dalej pisze, dalej tworzy. I chcę, żeby było o niej głośno. I ja chcę jej w tym pomóc. I myślę, że wiele osób będzie chciało pomóc razem ze mną. Mówię Wam, Gala jest niesamowita. Zresztą podejrzewam, że wielu z Was teraz oglądających znają osobiście i podziela moją opinię. Galu, pisz, twórz, a my Ci pomożemy, abyś była jak najbardziej słyszalna. Ty, Galu, pisz i twórz, a my pomożemy Ci, żebyś była jak najbardziej słyszalna. Zresztą jesteś, bo zobacz, jaka była odpowiedź na mój apel do naszych znajomych poetek i poetów. Zapytałam ich, czy bywa u nich Gala ze swoją poezją. Kocham w niedzielę rano wielkie miasta i brązowy cukier w szybkich barach, wysokie stołki, sobotnie ślady szminki na cienkim szkle, klientów zmroczonych, gdy opowiadają, jak córeczce plastrami przykleją do nóżek papcie, żeby nie ściągała, jak palą dziecięce piżamki, łamią drewniane koniki, rozrywają latawce. Kocham główne dworce, wrzątek kawy, americano, przeciągi na peronie, precle i obwarzanki z makiem wchodzą w zęby. Jest czym pluć. Kocham wielkie miasta. Billboardy z Teksasem i macho z cienkim Marlboro i konie i wielkie cycki blondynki. Kocham taksówki przed myjnią w niedzielę o 4:30 rano. Kocham kwiaciarki, które zasnęły od czerwcowych maciejek w chicken barach. Ketchup czerwony kocham jak porzucone tampony OB, napęczniałe od rosy. Kocham sos czosnkowy w kolorze ecru, tramwaje pożądania, kostki brukowe, asfalt przy twarzy. Kocham kobiety, które całują się na czerwonym świetle.